Poranek Radia Tok FM. W poranku Janusz Piechociński, PSL. Dzień dobry. To jest taki wieczny kandydat na szefa PSL-u, ale wciąż młody, więc pewno kiedyś się to ziści, ale na razie wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, no co macie dużo roboty. Nęci pana ta polityka partyjna, nęci, szczególnie tu odnoszę się do poprzedniego głosu. A proszę zwrócić uwagę, i to w kontekście wielkiej szczerości, którą obdarzyła debatę publiczną Monika Olejnik, bo okazało się, że ta znana, wybitna dziennikarka przez ostatnie 10 lat przyjmowała i zapraszała do studiu i rozmawiała z bufonami, spóźniającymi się ludźmi, którzy często nie czytają gazet, aż jej ręce, już nie mówiąc o uszach słuchaczy, opadały. Więc tak sobie myślę, jak pamiętamy wszyscy listę obecnych w programach Moniki Olejnik, prezydentów, premierów, ministrów, byłych, obecnych, przyszłych, czołówkę parlamentarną, tak sobie myślę, no. I nic. I proszę zwrócić uwagę, żadnej reakcji po tej szczerości Moniki Olejnik, więc informuję, że przeczytałem te dwie gazety, tak na wszelki wypadek, po to, żeby za 10 lat pan Jan Wróbel nie powiedział, no przyszedł ten Piechociński i naprawdę o tej kolei mogliśmy poważnie trochę porozmawiać. Za tą okazję dziękuję, bo proszę zwrócić uwagę, kiedy mówimy poważnie o polskiej infrastrukturze, kiedy popękają kawałki autostrad, kiedy nie będą oddane na termin, kiedy kolejarze źle ułożą rozkład i się zdenerwujemy, kiedy ludzie muszą do źle zestawionego pociągu siadać oknami, kiedy dworzec Warszawa Zachodnia jest wstydem środka Europy na początku XXI wieku lub wydarzy się wielka katastrofa. A później my zamykamy się w bardzo niszowej, my ludzie polskiej infrastruktury, ci od polityki, ci od techniki, ci od regulacji, ci w końcu od świadczenia usługi transportowej, zamykamy się w bardzo wąskiej, zamkniętej debacie gdzieś tam na pograniczu bocznicy kolejowej i konferencji z okazji dziesięciolecia pierwszego pojazdu szynowego, który wjechał do Polski w 2004 roku i to był prototyp polskiej PESY po kilkudziesięciu latach niekupienia ani jednego takiego pojazdu. Pytanie, czy Sejmowa Komisja Infrastruktury może istotnie coś doradzić rządowi? Czy jest to jednak wyłączna gestia Ministerstwa Transportu, Infrastruktury i części? No, chcę pokazać, że akurat moja komisja na dobrą sprawę od 2001 roku wypracowała taki najmniej partyjno-partyjniacki sposób funkcjonowania, bo jest tam kilku byłych ministrów i pewnie przyszłych ministrów infrastruktury albo właściwie dla transportu, a także ludzi, którzy wiedzą, że wieloletnie poważne problemy i procesy inwestycyjne nie dadzą się sprowadzić do dyskusji, czy 8 w notowaniu dziś to jest mniej niż 9 w notowaniu wczoraj w zależności od próby. Bo kiedy patrzymy na to, co się wydarzyło, tak oprócz tego, co wymagamy od kolejarzy, obok tego, co pewnie jest błędem ludzkim, źle zastosowaną techniką czy brakiem komunikacyjności na szlaku pomiędzy kolejarzami organizującymi ruch, to jest tak naprawdę papierek lakmusowy tego, co stało się, co zrobiliśmy. My politycy, my urzędnicy od regulacji, my kolejarze, my finansiści, w końcu my obywatele z tą ważną częścią polskiej gospodarki. Bo kiedy ja mówię, że polska kolej dzisiaj to jest tak trochę kolei XIX-wiecznej, kilkadziesiąt wiaduktów i mostów, często na pograniczu już wydolności, o znacznie ograniczonej możliwości przewozów ciężkich, to jest kolej XX-wieczna i tu cytujemy, jak to przed wojną Lux Torpeda do Zakopanego, albo na odcinku Wrocław-Berlin, z jaką prędkością pędziły pociągi, a tam już były autostrady. Albo mówimy o 1991 roku, 2001, kiedy to z przedsiębiorstwa państwowego potęgi, mocarstwa, kilkusettysięcznego zakładu uruchomiliśmy proces budowania kilkudziesięciu spółek i wymknął się spod kontroli. Stworzyliśmy holding, który nie był holdingiem. Wpisaliśmy my, politycy, na końcówce rządu AWS-UW, że tylko przewozy regionalne wymagają dotacji budżetowej na poziomie 800 milionów złotych. I uwaga, do tej dotacji z finansów publicznych, tym razem już samorządu wojewódzkiego, bo w międzyczasie 1 stycznia 2004 kolej regionalna przeszła we władztwo finansowania ze strony stworzonych kilka lat wcześniej regionów i jeszcze nie doszliśmy. W związku z tym, no i na tym, na koniec po 2005 pojawiają się z opóźnieniem środki unijne. No i to też są pewne mity, tak jak z tymi wypadkami. No bo raport europejski słusznie wytyka, że Polska to jest te 380 kilka ofiar na szlakach kolejowych, ale kiedy
odczytamy to inaczej, to zobaczymy, że przede wszystkim są tam wypadki na przejazdach kolejowych. I to jest głównie z winy kierowców. No i to prawda, mamy w Polsce parę tysięcy przejazdów kolejowych, nie wszystkie mają pełną automatykę. A jak pośledzimy, i statystyka jest bezwzględna. Tak, ale jak popatrzymy na... Mamy dużo prób samobójczych, no choćby przedwczoraj pod Zalesiem Górnym. Mieliśmy taki wypadek, który sparaliżował ruch na 3 godziny, bo to jest kwestia przyjazdu prokuratora, odpowiednich procedur, uwolnienia linii i tak dalej. W związku z tym to się wszystko na siebie nakłada i jedna taka uwaga, i także w tej dyskusji o środkach unijnych na kolej, łącznie w tej perspektywie ich 6 miliardów, jeśli oczywiście tego miliarda, o który rząd niepotrzebnie występował do Komisji Europejskiej, definitywnie nie przesuniemy na drogi, to uwaga, te środki w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mają być wykorzystane, oby jak najlepiej, oby z dobrą jakością, oby rozumnie, bo z tym też jest problem, co widzimy na drogach, na 1500 kilometrów dróg, a my mamy kolejowych. A my mamy 19-18 tysięcy, z czego użytkujemy 12 tysięcy. Bezwzględnie dobrej jakości nam potrzeba 7 tysięcy, ale także w ciągu tych 20 lat zmieniła się polska gospodarka. A więc mamy linie kolejowe tam, gdzie nie mamy towarów, linie kolejowe niskiej jakości tam, gdzie nie mamy pasażerów, a często niewielkie stosunkowo inwestycje na poziomie kilku miliardów złotych dawałyby olbrzymiego kopa do przodu, ale też żeby to nie był tylko taki jednobarwny, czarny obraz, powiedzmy, co się udało. Więc kiedy popatrzymy, że mamy 900 elektrycznych zespołów, średnia wieków, to są te żółtki, które w ruchu przede wszystkim podmiejskim chodzą, nie tylko w Warszawie. Średnia ich wieku to jest ponad 30 lat. I żeby zmodernizować głęboko, czyli wymienić silnik, automatykę, sterowanie, informatykę, zrobić klimatyzację, oznaczenia, nową malaturę i przyzwoite siedzenia, to trzeba wydać w dzisiejszych cenach od 5 do 7 milionów złotych. No i takich mamy dobrze koło 700 do zrobienia. No to liczymy. 700 sztuk tych starych EZ-ów razy 7 milionów, no to mamy 5 miliardów, tak? Albo kupujemy nowy, ale taki nowy kosztuje 20 parę. No i cieszyć się trzeba, że na polskim rynku, obok firm globalnych, światowych, pojawiła się PESA z bardzo udanymi modelami, pojawił się Newag, dwa ważne polskie zakłady. Mamy kilka istotnych zakładów związanych z remontami, modernizacją i budową lokomotyw. Mamy w końcu gracza światowego, kanadyjskiego bombardiera, uwaga, w procesach globalnych przejętego ostatnio przez kapitał rosyjski, który produkuje tu jeden z największą ilość w świecie pudeł. Jesteśmy pudeł wagonowych. Jesteśmy poważnym producentem. Mamy świetną automatykę, którą wdrażamy. No i teraz, co jest najważniejsze? No brakuje też z drugiej strony jednak wszystkiego. Po pierwsze kadry. No, żenujące jest to, że kolejny raz my, ludzie polskiej infrastruktury, dobijamy się do kolejnego premiera, do kolejnego ministra edukacji z prośbą o to, żeby wreszcie odbudować, odtworzyć szkolenie techniczne. Takich prozaicznych zawodach. Technik kolejowy, automatyk kolejowy, maszynista kolejowy, kierowca do transportu samochodowego, operator koparki i tak dalej. To szkolnictwo nam się z różnych powodów rozpadło. Powiem wprost, więcej umiera dzisiaj inżynierów z kierunkami budowlanymi, z uprawnieniami do samodzielnych funkcji w budownictwie, w kolejnictwie czy w drogownictwie, niż przychodzi z uczelni i nabywa uprawnienia. Szczególnie dramatyczna sytuacja jest w niszowych specjalnościach kolejowych, kiedy kształcimy rocznie kilkunastu absolwentów na przykład automatyki kolejowej i uwaga, większość z nich nie trafia do kolei, trafia do firm okołokolejowych, bo na starcie ma 5-6 tysięcy brutto, podczas gdy w polskich liniach kolejowych czy w Urzędzie Transportu Kolejowego ci ludzie, którzy wymagają jeszcze szlifu, doszkalania, pracy w dobrych zespołach, są bardzo potrzebni, zarobili nie więcej niż 3 tysiące. Panie pośle, ale wydaje mi się, że pan czaruje słuchaczy, mówiąc mniej więcej w ten sposób. Gdyby dużo miliardów złotych rząd przeznaczył na koleje, to sytuacja ulegnie w jakimś czasie, no nie od razu, ale w jakimś czasie, powiedzmy w ciągu 5-10 lat, znaczącej poprawie. Otóż obaj wiemy, że same pieniądze nie tworzą zmiany jakościowej. Nie, i słusznie pan tu zwraca uwagę, bo w tym głosie już czuję tą irytację, którą ja czuję spowszechnie. Ile ty, jak długo jeszcze, Piechociński, będziesz mówił, jaka to ta ziemia obiecana może być i dlaczego my tego nie widzimy? Otóż widzimy pewne rzeczy. Może łatwiej jest taniej zamknąć koleje, niż szukać nowych miliardów. A jaką ma pan alternatywę? No tak jak w tej chwili pojawia się pomysł, że skoro nie idzie nam ta wersja sprawniejszej restrukturyzacji poprzez rozproszony mechanizm, to znowu wróćmy do przedsiębiorstwa państwowego PKP. I co? Nagle okaże się, że 100 miliardów. Otóż, żeby, wyobraźmy sobie jedna taka kolejna dana statystyczna. No mamy te kilkanaście tysięcy sieci. Żeby przywrócić ją do stanu
bezpiecznego podróżowania z projektowaną prędkością 80, 90, 120 km, bo na taką prędkość te linie kolejowe były modernizowane czy budowane głównie w pierwszej połowie lat 80. Trzeba wydać od 80 do 120 miliardów. Jeżeli na polskiej kolei dominującym podkładem jest podkład sosnowy, odpowiednio tam zabezpieczany. No i on powinien być nie dłużej niż 18 lat, tak? A dominanta tych podkładów ma już 17. No to de facto trzeba było wszystkie pokłady wymienić naraz, tak? Jeśli były takie czasy na początku lat 2000, że my na bieżące utrzymanie, na drobne remonty, na przejazdy kolejowe, na wymianę rozjazdów mieliśmy 200 milionów złotych łącznie. No to dziwi się pan, że rozpadło się wykonawstwo działające na rzecz kolei, zaplecze. Po czym jak pojawiły się pierwsze duże pieniądze, to nie bardzo jest kim te pieniądze przerobić, zaprojektować, przygotować i tak dalej. Bo proszę zwrócić uwagę, w przyszłym roku w drogach wykorzystamy już środki unijne. I stąd między innymi ten pomysł, aby ten miliard zabrany kolei dorzucić do dróg i dokończyć dwa kawałki S3 w Lubuskim i S17 pod Lublinem. Ale proszę zwrócić uwagę, jak to zostało zrobione. Decyzja zapadła na szczeblu rządu, wysłano tam świeżego po wpadce z rozkładem jazdy ministra Masela od kolejnictwa i on pojechał do Brukseli i przedłożył Komisji Europejskiej następujące przesłanie. No teraz to tych pieniędzy na kolej przyznaliście nam trochę za dużo, ale w następnej perspektywie to mamy tak olbrzymie problemy z tą koleją i potrzeby, że weźmiemy parę miliardów. No samemu wybijamy sobie argumenty. I teraz proszę zwrócić uwagę, ostatnie dokumenty strategiczne Unii, transport europejski do 2050. Wielka dyskusja, która się zaczęła, ja przedwczoraj byłem w tej sprawie na Dolnym Śląsku, pojadę na północ do portów gdańskich, czyli program łącząc Europę. Nowe doprecyzowanie, wyartykułowanie najsilniejsze nie sieci korytarzowych, ale sieci bazowej w tych korytarzach. I dwa są przypisane Polsce na 8. I będzie 40 miliardów złotych, być może 40 miliardów euro, być może 10, ale na to Polska się nie powinna zgodzić, przejęte z PO-IiŚ-u, bo to godziłoby w nasze interesy. W tym 20 miliardów dodatkowych pieniędzy dzielonych w ramach rywalizacji ogólnoeuropejskiej. Uwaga co, promujących kolej i przywiązanie kolei do żeglugi morskiej, odblokowania portów i żeglugi tej. No i teraz popatrzmy, ja mówię to z wielką pokorą, tym wszyscy, którzy z taką łatwością noże politycznie rozdają i obciążają szczękocinami premierów, ministrów nie swojego obozu. Mówię tak, a przed wojną, po krótkim okresie wojen celnych, tworzył się szansa na polski węgiel na wyspach. I ta biedna Polska, na czele z Eugeniuszem Kwiatkowskim, furmankami zbudowała magistralę kolejową i pierwszy ruch na pociągów odbył się 1 marca 1933 roku. Polska demokratyczna z większymi możliwościami, kadrami, techniką, technologią buduje, czy ma, modernizuje linię do Gdańska od Warszawy 8 lat. No więc tu też jest, ja też kiedy spotykamy się z kolejarzami pytam, dlaczego ciągle konsekwentnie mówicie, wszędzie będziemy robić pod ruchem. Dlaczego na przykład odcinek Rzeszów-Kraków nie chcecie zrobić w innej strategii, logistyce tej operacji? Wyłączamy na 2 lata i robimy w 2 lata, tak? Ale także, dlaczego popełniacie błędy, które już wychodzą bokiem i poprzez te trupy w szafie, które ogłasza generalna dyrekcja, pokazują, że podobnie będzie na kolei. A więc te moje inicjatywy mówiące o tym, odejdźmy od kryterium najniższej ceny w procesach inwestycyjnych. Odejdźmy od projektów i zadań realizowanych w ramach projektu i buduj, bo łatwo się rozstrzyga przetargi, a później buduje się coś, co się projektuje razem z budowaniem i wychodzi z tego wielki, wielki konflikt. W związku z tym i cieszę się, że nowy minister stawia to otwarcie. Cieszę się, że już dzisiaj wielu podziela uwagi, że trzeba nie tylko wzmacniać ustawowo pozycję Urzędu Regulacyjnego, czyli Urzędu Transportu Kolejowego, ale też w tej szerszej dyskusji, kiedy my z taką łatwością mówimy o tanim państwie i ciągle wybrzydzamy na tych urzędników, których ponoć jest za dużo, oni przeszkadzają, a nie pracują i tak dalej, to miejmy świadomość, że tanie państwo w karykaturalnej formie to jest państwo mniejszego bezpieczeństwa, nie tylko tego dosłownego w transporcie, ale także tego mniejszego bezpieczeństwa i mniejszej wydolności, jeśli chodzi o właśnie takie wielkie procesy inwestycyjne. A moim zdaniem po prostu doszliśmy do takiego momentu, w którym się okazuje, że kolej, gdyby miała być taka, jak sobie wyobrażamy, że powinna być w europejskim kraju, kosztuje nas tak dużo, że jej po prostu nie zrobimy. Nie ma alternatywy, nowoczesna, bezpieczna, wygodna kolej albo tylko autostrady. Prawdziwą, realną strategią polską jest i pozostanie kolej trochę nowoczesna, trochę nienowoczesna, często
to bezpieczne, czasem niebezpieczne. Dotyka pani taka istoty. Trochę dziadowska. Nie, 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 no, zawsze nie, nie, taka już będzie, nie, panie pośle. Już 20 lat się będziemy spotykać i mówić, że trzeba zmodernizować polską kolej. Dotyka pani istoty sprawy, to znaczy pól wyboru. Więc niech się pani nie dziwi, że nowy minister transportu z nożem w gardle podjął decyzję o tym, że nie gonimy za tym marzeniem kolei dużych prędkości kosztem reszty sieci. Bardzo słusznie. I że to otwarcie powiedzieliśmy. Ale to nie znaczy, że choćby na przykładzie węzła warszawskiego, choćby na przykładzie wspólnego biletu miasto-kolej, współdziałania, a nie walki na śmierć i życie między koleją mazowiecką a szybką koleją miejską, można czegoś nie zmieniać. Jak pan wie, na początku lat 2000 ja zablokowałem prywatyzację warszawskiej kolei dojazdowej. To jest ten Grodzisk Warszawa. Miła, sympatyczna, bardzo ciekawa WKatka, zamknięta linia, która 6 milionów pasażerów rocznie przewozi. Namówiłem do wejścia do udziałowców tej spółki samorządy podwarszawskie. Tak? I teraz ruszamy z dużym programem. I wreszcie te pojazdy, wreszcie większa szansa i tak dalej. Więc to nie jest tak, że my możemy mieć coś w zamian. Wystarczy wsiąść do własnego samochodu i zorientować się, że między moją Iwiczną, czym siadłem, a studiem TOK FM jest tylko 11 kilometrów, a można jechać godzinę 40. Więc jeśli nie będzie sprawnego aglomeracyjnego taboru i oferty, jeśli nie będzie wspólnego biletu zamawianego kartą, telefonem i tak dalej, jeśli nie będzie parku i jedź, to będzie tylko gorzej. I stąd ja cieszę się, że jest to zrozumienie i ludziom otwierają się oczy. Ale, i to ostatnie zdanie, kiedy przychodzi robić, to często tak jak na linii radomskiej. Jedni chcą, żeby pociągi jeździły co 5 minut, a inni nie chcą wiaduktu u siebie, bo chcą, żeby był w sąsiednim powiecie. I to są sprzeczne chcenia. Przekonywał Janusz Piechociński z PSL-u.